W dzisiejszym odcinku z EU4 zobaczysz, dlaczego Korea to zdecydowanie najlepszy kraj do rozwoju prowincji. Jest to możliwe poprzez połączenie dwóch składników. Korea ma dużo bonusów zmniejszających koszty rozwoju prowincji oraz nieskończonej ilości punktów Monarchy Points od naszych trybutariuszy. Dodatkowo, bonusowo i za darmo pokażę Wam, jak liczbę tych punktów podwoić. Będzie to jednak wymagało trochę niestandardowej gry pod rozwój. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Początek będzie bardzo pokojowy, przez jakieś 20 lat nie będziemy toczyli wojen, więc wyłączamy utrzymanie armii, wyłączamy utrzymanie fortów. Chyba że zobaczycie wojska Jianzu przy waszej granicy, to wtedy polecam włączyć tę fortecę. Jednak obecnie mamy z tym krajem 5 lat pokoju gwarantowanego. Rozdajemy od razu rywali na arenie międzynarodowej. Mojej flocie rozkazuję polować na piratów w Niponie, bo za chwilę ta mała wyspa stanie się republiką piracką. Ten 20-letni okres pokoju w Korei wynika z unikalnej formy rządów. Wewnętrzne skupienie jakoś tak. Prowadzenie wojen jest nieopłacalne wtedy i możemy to zmienić raz na 20 lat. Znacznie częściej są promocje na Anebie, polecam tam zajrzeć w linku, który macie pod filmem. Mnóstwo gier, kart podarunkowych, sam często tu kupuję, polecam Lukas. Poza tym koreańska forma rządów sama w sobie ma duże bonusy do rozwoju prowincji i tańszych doradców. Warto też pamiętać o tej prowincji koreańskiej. O tej mamy tutaj dość fajny bonus, który możemy stracić, jeśli zostanie zmieniona religia w tej prowincji. Kiedyś jeszcze dawał instytucje, obecnie tego na swojej rozgrywce nie zauważyłem. Pewnie paradoks to znerfił, bo to było naprawdę mocne. Początkowo mam bardzo dużą autonomię w Korei, co wynikało z tam zawirowań historycznych, ja się na tym nie znam. Przywileje dla Stanów, tutaj całkowicie standardowo. Punkciki, tańsi doradcy i cała reszta. Byleby osiągnąć powyżej 50% equilibrium. Wykonuję też sztuczkę, najlepiej na tańszego doradcę militarnego. Mamy niesamowicie mocnego władcy, którego imienia nie jestem w stanie wypowiedzieć. Tutaj mała ciekawostka, dwie pierwsze cechy naszego władcy są zawsze takie same, trzecia jest losowa i mam dużego pecha. Następcy będę się pozbywał, więc pewnie spadnie z rowerka za niedługi czas. Mamy też kilka bardzo dobrych decyzji narodowych jako Korea, tańszą technologię, jak najbardziej, więcej pieniążków, więcej manpowera, jak najbardziej, jak i fortyfikację pewnej prowincji, Jinggu, niepotrzebne nam to jest, przynajmniej na razie. Później będziemy mogli decyzją zmienić naszą kulturę na sino-koreańską, przez co dołączymy do grupy kulturowej chińskiej, a ta jest gigantyczna. Ustawiamy na piąteczkę i lecimy. W sumie z armii pozbywam się kawalerii, obecnie dla nas będzie bezużyteczna. Na razie też będę płacił trybut Mingowi, ale to przez najbliższe 20 lat, ewentualnie do momentu wynalezienia dział. Potem zawalczymy o wolność. Mój dwór obecnie tak się prezentuje, będę powoli też zwiększał poziom moich doradców, przy czym na początku będzie mi zależało, żeby mieć jak najwięcej punktów albo administracyjnych, albo militarnych. Na razie zostawiam bez fokusu. Jak zwykle zapomniałem o monumencie, a Korea ma bardzo potężny. Oczywiście jak najszybciej zwiększamy stabilność do pierwszego poziomu, żeby zaczęła rosnąć nam prosperity. O nie, tragicznie, zmarł mi następca. Ej, ja do tego ręki tym razem nie przyłożyłem. Rada Państwa. Jeden z najwyższych organów naszego rządu, stara tajna rada, nadal wydaje się mieć powiązanie ze starą dynastią. I powiem szczerze, chcę zawiązać tą radę, bo daje naprawdę fajne bonusy. Szkoda, że tylko na 5 lat. Misje! Totalnie zapomniałem o misjach koreańskich. Chyba się starzeje. Najważniejsza dla was misja do wykonania, o dziwo, to nie jest ta z początku, tylko ta środkowa. Trzeba ekonomicznie rozwinąć kraj, udobruchać chłopstwo, bo inaczej wam Korea wybuchnie. Synowie Sejongdo. Dziś podobną formę rządów widzieliście, tak? Nic bardziej mylnego, to mamy tylko raz i tylko dlatego władcy. On chyba dużo dziedziców naprodukował. Ja następcę raczej mam tu oczywistego. Myślę, że to imię jestem w stanie wypowiedzieć prawidłowo. Bu. Jak najszybciej pierwsi na świecie rozwijamy technologię, żeby dostać maksymalne bonusy do innowacyjności. Wszystkie technologie. Zmieniam nastawienie mojego dworu na administracyjne. A propos tej rewolty, na którą myślałem, że mam 50 lat, jednak nie. Mam 20 lat. Hehe, mała pomyłka. W pierwszej kolejności będę rozbudował oczywiście obszary handlowe w Korei, jak i będę budował świątynie w naszym kraju. W pierwszej erze jest to dość opłacalne. Instytucje renesansu wprowadzę w tej prowincji. Chyba że będzie wam zależało w pierwszej kolejności na zwiększeniu waszego income'u, no to polecam prowincję Jinju, ewentualnie waszą stolicę. W Pyongyang po prostu miałem wydarzenie zmniejszające koszty rozwoju developmentu, dlatego chcę tutaj wprowadzić instytucje. Swoją drogą, w tej prowincji mamy zboże, więc będziemy mogli tutaj zrobić dość spore zapasy manpowera na przyszłość. W pierwszej kolejności rozwijam tą prowincję za punkty militarne, do momentu kiedy mogę rozbudować porty, potem znowu punkty militarne na zmianę z dyplomatycznymi, rozbudujemy infrastrukturę i teraz będę powtarzał ten cykl aż do wprowadzenia instytucji renesansu. Wprowadzam w Korei innowacyjne idee, bo nie ma nic lepszego dla tego kraju. Bo zobaczcie po samych ikonach, jak dużo rzeczy się nam powtarza. Ewentualnie można wziąć idee ekonomiczne, ale to takie mech.
A co dopnę do tych innowacyjnych, to zobaczycie za moment. Pamiętajcie, że innowacyjność zmniejsza Wam koszty wszystkiego, na co wydajecie Monarchy Points. Tak, czyli też taniej rozwijamy prowincję. Pierwsze rozwinięcie z ery, zdecydowanie bonus do podatków. I w sumie zaatakowało mnie Jianzu, w sumie nic w tym złego, tą wojnę za chwilę wygramy. Bo najpierw rozbijemy na naszym górskiej fortecy wojska przeciwnika, tylko musimy powtórzyć ten proces kilka razy, aż do wypalenia ich manpowera. Ewentualnie do momentu, kiedy wprowadzę piątą technologię, dzięki czemu będziemy mieli znacznie lepsze jednostki. Jianzu na razie upokarzamy oraz bierzemy ile możemy pieniędzy od nich. Jako że jestem już trochę z technologią do przodu, to jest dobry moment, żeby rozpocząć rozwijanie naszych prowincji. I tam, gdzie potrzebuję wprowadzić 6 punktów developmentu, no, rozdaję edykt na development. Tym razem priorytetyzuję punkty dyplomatyczne, bo dają nam produkcję oraz handel. Wykonanie Prospering Economy daje nam naprawdę fajne bonusy do budowania budynków, jak i rozwoju naszych prowincji, jak i powoduje, że chwilę później stabilizujemy sytuację w Korei. Buntu wieśniaków nie będzie. Pozostałe bonusy z misji ekonomicznych również są bardzo fajne i warto jest je zdobyć jak najszybciej. Jeżeli idzie o doktrynę naszej floty, czekają nas starcia morskie, więc teraz tak, jeżeli będziecie grali pod ciężkie okręty, polecam pójście w tą doktrynę morską. Jeżeli będziecie grali pod galery, to oczywiście fokus pod galery. Ja pójdę w ciężkie okręty, bo wiem, że obecnie po prostu spisują się lepiej. W zasadzie po bardzo krótkim czasie Koreą zarabiamy już bardzo dużo na czysto i zobaczcie, jak tanio możemy rozwijać development w naszej stolicy obecnie, mimo iż mamy tutaj 25 poziom rozwoju. Pierwsze rozwinięcie z ery, to szczerze mówiąc, chyba agresywna ekspansja nam się przyda. I zdecydowanie złotą erę raczej wolę zostawić na drugi okres, kiedy będziemy mieli wojny niby religijne. Chyba że chcecie jak najszybciej rozwijać wasz kraj i zwiększyć jego development, to w pierwszej erze też może się to całkiem nieźle spisać. I szczerze mówiąc, trochę mnie to kusi. We wszystkich wydarzeniach wybieram innowacyjność, bo już jej mam naprawdę sporo, a chcę jeszcze więcej. I znowu, na kolejne 20 lat wybrałem Inward Focus jednak. Technologię w Korei wprowadzam bardzo tanio. Mogę już budować warsztaty, więc zabudowuję każdą prowincję. Reforma biurokracji i oczywiście wprowadzam wyższe podatki, tylko tutaj bardzo ważna jest alternatywa, którą będę zmieniał w kolejnej erze. Powinniście się domyśleć dlaczego. I wiecie co, zrobię to, przetestuję jak zadziała mi złota era w momencie wykorzystania jej w erze odkryć, bo naprawdę mocno interesuje mnie jak bardzo rozwinę ten kraj przed moją pierwszą wojną z Mingiem. Obecnie mamy 189 developmentu, więc już trochę urośliśmy, ale jednak do Mingu trochę nam brakuje. Troszeczkę. Technologii nie będę wprowadzał przed czasem, ale zwrócę uwagę na tą ikonkę. Jak zmieni kolor na czerwony, to wtedy wprowadzę technologię. Wow, jakie mam tanie prowincje do rozwoju. Moje prowincje w pierwszej kolejności będę rozwijał za punkty dyplomatyczne, potem za militarne, bo wiecie, hajs i armia muszą się zgadzać. A to pozwoliło mi zrobić misję na rozwój Korei, gdzie osiągnę 15 poziom developmentu, będę też rozwijał naszą infrastrukturę, bo mam naprawdę spore zapasy gatheringu. Może kiedyś obniżę infrastrukturę, ale raczej nie. Na razie będę cieszył się tymi bonusami. Jak już zużyję wszystkie punkty na rozwój, no to oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby przełączać na podatki feudalne, żeby zwiększyć znacząco nasz income z podatków. Dzięki temu w 5 lat dodatkowe 14 golda income osiągnęliśmy. Wykonałem też misję na zasiedlenie północy, dzieki czemu 100% Korei w Korei mamy. Zarabiamy już tyle, że spokojnie możemy sobie pozwolić na przynajmniej trójkowych doradców, jak i zmianę nastawienia naszej rady pod kątem militarnym. Będziemy potrzebowali więcej zasobów ludzkich. Buduję też okręt flagowy, ciężki okręt flagowy, ze standardowymi bonusami. Jeżeli już zabudowaliśmy budynki ekonomiczne wszędzie tam, gdzie się to opłacało, możemy pójść albo teraz w budowę manufaktur, bo trochę ich możemy zbudować, całe dwie, albo w rozbudowę zasobów ludzkich naszego kraju, po co też pójdę dosłownie w każdej prowincji. Import herbaty, ciekawe. Siódmy poziom technologii, więc czas wybrać kolejną ideę dla Korei. Z ideami innowacyjnymi bardzo dobrze skalują się dwie idee militarne. Idee ofensywne, pod szybkie zdobywanie fortec, lub idee jakościowe, żeby mieć bardzo mocną piechotę. I w sumie to jest naprawdę ciężki wybór, bo Korea za pełne rozwinięcie ma bonus do piechoty. To muszę przyznać, jest naprawdę bardzo mocne kombo. Ale my wiemy, że Europa Universal 4 to jest symulator oblegania fortec, dlatego pójdę w idee ofensywne. Jako że za 4 lata zamierzam ruszyć wreszcie z podbojami, to zacznę przygotować moją armię. Chociaż za duża to ona nie będzie. Więc na razie taka 24-10 jak najbardziej nam wystarczy. Powstanie neokonfucjanizmu. Na przełomie 15 i 16 wieku dotychczasowa stabilność polityczna Królestwa Koreańskiego Josona została zakłócona przez pojawienie się nowej grupy zwanej neokonfucjonistami. No i tak, muszę przyznać, że naprawdę zakłócili mi stabilność mojego kraju. I żeby się tego pozbyć, musimy wykonać tą misję i najgorsze będzie czekanie na eventy, bo to może mi zająć nawet i kolejne 50 lat. A
jak macie pecha, to nawet dłużej. W 1984 roku muszę przyznać, że moja Korea zaczyna się już dusić na tym malutkim półwyspie. Osiągnęliśmy ponad 340 punktów rozwoju. Całkiem sporo, nie podbijając dosłownie nic, co możecie zobaczyć porównując jak było przed, a jak mam teraz. A wciąż koszty rozwoju naszych prowincji są dramatycznie niskie. Jednak ja już muszę zacząć podbijać, więc zmieniam moje nastawienie rządu. Fajne bonusy. Jako, że zwiększył mi się limit mojego wojska, no to podzieliłem moją armię na razie na taki mniej więcej stack 14-4-7, gdzie przy większych bitwach będziemy się raczej łączyli. Szpiegów wysłałem do budowania siatki szpiegowskiej w Jiangsu oraz w Bingu. Rozbudowałem też armię do limitu i w sumie zadbałem jeszcze o to, żeby na naszym półwyspie nie było prowincji mniej rozwiniętej niż do 10 poziomu. A docelowo będę dążył do 15 i potem 20. I rozpoczynamy naszą zabawę, bo ta wojna będzie trochę trudniejsza niż planowałem. Nie, już nie będziemy płacili trybutu. Rozbudowuję w międzyczasie również moją marynarkę, dość pokaźnie, co daje mi roszczenia do wybrzeży Japonii, które zamierzam podbić. Czwarta reforma religijna i powiem szczerze, tutaj zastanowiłbym się nad tym, gdyby nie to, że mam praktycznie 100% innowacyjności, więc raczej wzmocnię naszą konfucjonistyczną biurokrację. Wprowadźmy politykę na lepsze obleganie fortec, dzięki czemu oblegamy nie 30 dni, a 16. Co powoduje, że to zobaczcie, jak to teraz szybko leci. Zdecydowanie najgorsze w wojnach z Oiratem jest wymawianie nazwy tego kraju, bo zaraz mnie ktoś będzie poprawiał w komentarzach. A w drugiej kolejności to okupacja tego kraju. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby podzielić tutaj i zrobić carpet siege'a w tych prowincjach, ponieważ bot bardzo szybko przyjdzie i wyczyści nasze jednostki. Rozbijam całą armię Jiangsu, która niestety przedostała się przez moje górskie fortece i trochę splądrowała mi kraju, ale teraz to już nie jest problem. Tak samo nie jest problemem to, że już nie jestem trybutariuszem Mingu. Wraz z 8 poziomem technologii wreszcie mogę zbudować w moim kraju regiment kampy, co znacząco zwiększy liczbę wojska, które mogę rekrutować. No i niestety Jiangsu nie podbije w jednej wojnie. Trudno. I staliśmy się wreszcie wielką potęgą i jednocześnie Ming ustanowił nas rywalem na arenie międzynarodowej, co w sobie w żaden sposób mi nie przeszkadza. Żeby szybciej odnowić nasze zapasy manpowera, no to po wojnie zmieniam edykty na te właśnie pod jego kątem, bo zawsze to jest o 1/4 szybciej. Z pieniędzmi raczej nie mam problemu. No, nasz przyrost manpowera jest całkiem niezły i w sumie rozpoczynam moją inwazję na Ashikage. Rozpoczynam tak czy siak od bitew morskich, żeby zdominować jednak flotę japońską, która zazwyczaj powinna być mocniejsza od naszej, ale tym razem posłałem ją totalnie na dno. Zapomniałem o okrętach transportowych. Tak, bo po co mi one? Podbijam tylko wyspę. Pierwsze wydarzenie na drodze poradzenia sobie z neokonfucjonizmem. Utrzymałem balans społeczny. Wkurzyłem wszystkich porówno. W sumie wojnę rozpocznę od przygotowania pułapki dla szoguna i śmierci mojego wspaniałego władcy, super. Teraz dopiero zauważyłem, jak tanich doradców mam jako Korea. Dobra, udało się zapnąć pułapkę, zobaczcie. Większość armii japońskiej znajduje się na Ainu, a ja zablokowałem cieśninę. Jak widzicie, bez problemu zajmujemy wszystkie większe stolice Japonii. Z atakiem na Ming czekam, aż przeprowadzi kolejną reformę, bo wtedy będzie łatwiejszym celem. Z podbojem Japonii super mi się nie spieszy, więc zdobywam tylko roszczenia terytorialne plus trochę gotówki. Zdobyłem też tą prowincję, żeby za chwilę zbudować tutaj fortecę, co spowoduje, że odetniemy armię japońską w każdej kolejnej wojnie. Powiem szczerze, na tym kraju pierwszy raz od dawna mam problem, że mam pod prawie 1000 każdych punktów monarchii points i naprawdę szkoda mi je wydawać na rozwój technologii, bo już totalnie nie mam po co. Więc zwiększmy stabilność, zmniejszmy inflację, sprzedajmy ziemię i wszędzie zmieńmy ponownie na adykty do rozwoju, chociaż powinienem z tym poczekać jeszcze 3 lata, bo pojawi się niedługo kolonializm. Więc chwilowo prowincję będę rozwijał bardzo powoli. Rozdam ten przywilej też na harmonizację religii, żeby była szybsza, bo wreszcie mam co harmonizować. Co prawda na początku byli animiści, ale teraz mamy również Shinto. Zdecydowanie też zdominowaliśmy handel w regionie Japonii. 60% udziałów, prawie wszystko moje. I wreszcie pojawił się kolonializm, od razu go wprowadziłem, a moją armię do 80 tysięcy zwiększyłem. Myślałem, że też rozwiązałem wszystkie moje problemy z neokonfucjonizmem, ale niestety nie. To było dopiero drugie wydarzenie z trzech. Muszę przyznać, że ten półwysep koreański naprawdę znakomicie się prezentuje. Mamy już ponad 500 developmentu. Wreszcie w 1501 roku Ming przeprowadził kolejną reformę, czym w zasadzie przypieczętował swój los, a ja raczej wykonam wszystkie moje misje, które teraz mi dadzą możliwość podboju terytoriów od niego. O, przyczółek w Japonii, o tym zapomniałem. Jeszcze potłummy wszystkie bunty, które mogę i rozpocznijmy inwazję, gdzie moim celem będzie zdobycie nie Beijingu, ale zdobycie mandatu niebios. Tylko wiecie, to tak naprawdę nie chodzi o zdobycie tego mandatu, ale zdobycie jak największej ilości prowincji. I widzicie, nasze armie są prawie wyrównane. Tylko jego, skoro mają minusowy mandat, mają te gigantyczne minusy. Pierwsze uderzenie leci na
Shenyang i następnie prosto na Beijing. Moja flota już tutaj stacjonuje i w zasadzie floty Mingu nie widzę. 16 dni obleganie, super. Palmy tutaj ziemię, jakby Ming przyszedł na nasze fortece i w zasadzie tak samo możemy spalić tutaj, w tej górskiej fortecy terytorium. O, tym bardziej, że wreszcie pojawiły się wojska Mingu, więc znaczy, że on zaatakuje moje górskie fortece. Ja w tym czasie zdobędę jego stolicę. No i czas na pierwszą większą bitwę. 80 tysięcy wojska Mingu tutaj jest w okolicy, ale nie mają najbliższych szans. Chociaż zadziwiająco duże straty mi zadali. Będzie wesoło. Tym razem jednak dużo lepiej. Dobra, jednak mam te problemy z manpowerem cały czas, dlatego jednak zmieniam feudalne podatki na zwiększenie jednak manpowera w moich prowincjach głównych, co zwiększa mi jednak miesięczny przyrost ochotników do wojska. Przedarliśmy się przez pierwszą linię obrony Mingu, więc lecę zajmować kolejne fortece. Podczas pierwszej wojny z Mingiem biorę od niego maksymalną ilość pieniędzy, wszystkie najważniejsze state'y tutaj z północy, ale co najważniejsze, potrzebujemy kilku prowincji. Jeżeli dobrze pamiętam, będzie to Nanjing i chyba Kanton, albo ta prowincja obok. Nigdy nie potrafię zapamiętać. Na razie jednak wezmę Kanton. Tyle na razie wystarczy. Spore straty. Zdecydowanie chcę utrzymać na Korei moje ekspansywne nastawienie. Możemy już, odkąd jesteśmy wolni, zacząć ustanawiać nowych trybutariuszy i polecam to robić jak najszybciej. I w zasadzie od tego momentu moja Korea będzie toczyła wojny z każdym moim sąsiadem, więc będziemy toczyli ekspansję w każdą stronę, jak tylko będą nas chodziły okresy pokoju. A co do prowincji, których potrzebowałem, to dobrze pamiętałem, że Kanton był trzecią prowincją. Czas na ustanowienie trybutariusza, którego kradnę od Mingu, więc dołączę do tej wojny. Co najważniejsze, Ming chcemy wyjmować z tej wojny jak najszybciej, żeby móc go ponownie atakować również jak najszybciej. Z Mingiem zawierałem biały pokój, żeby mieć tylko 5-letni okres pokoju. Alternatywnie możecie od niego brać tylko pieniądze, żeby mieć 7 lat pokoju. Jiangsu została jedna prowincja, więc ustanowiłem go po prostu moim trybutariuszem. Albo i nie? Co najmniej dziwne. To jest co najmniej dziwne w Korei. Możemy mieć taką Ashikage naszym trybutariuszem, ale Nawahy już nie. Ashikage też chcę podbijać jak najszybciej, więc kończę z nimi wojnę. Jako trzecie idee dla naszego kraju raczej dobre będą humanistyczne. Konfucjoniści ich po prostu potrzebują. Ewentualnie, jeżeli chcecie podbijać więcej, no to polecam dyplomatyczne. I wiecie co? Ja chcę podbijać więcej. I czas na drugą wojnę z Mingiem. Tym razem powinno pójść o wiele szybciej. I w sumie poszłoby o wiele szybciej, gdybyśmy mieli już erę religijną, bo wtedy by doszło do eksplozji Mingu i byśmy podbijali pomniejsze kraje. Ale jeszcze tej kolejnej ery nie mam. W wojnach z Mingiem zawsze skupiam się w pierwszej kolejności na zdobyciu ich stolicy, bo to naprawdę daje mi dużo postępu wojny. Wreszcie po podbojach Haixi możemy wysunąć dalsze roszczenia już do reszty Mandżurii. I tak, mogę podbijać tutaj dosłownie już wszystko. Armię Mingu nie mają z nami najmniejszych szans. Trójkowy dyplomata za 0,72. What? Nasze imperium na razie bardzo powoli rośnie. Stajemy się już królestwem. Albo imperium? Imperium. Zdobyliśmy dzięki temu już kontrolę nad Żółtą Rzeką. Bardzo mi się podoba, że mogę anektować całe te plemienia z tego regionu. Jedna wojna, wszystko moje. Jak i niechciany wasal, no nie. Kiedy się mogę tego pozbyć? Zakończyło to sprawy w Mandżurii. Teraz w zasadzie po zjednoczeniu Mandżurii i już naszych początkowych podbojach w Chinach proponuję wam robić coś takiego. Znaleźć najmniejszą prowincję, najgorszą prowincję, z której możecie wypuścić dany kraj, który wcześniej podbiliście. Jak najedziecie na kulturę, podświetlą wam się te wszystkie prowincje. I co najważniejsze, ta prowincja nie może graniczyć z żadnym innym potencjalnym waszym trybutariuszem. Ja w tym wypadku wypuszczę Jiangsu z tej prowincji górskiej i następnie Jiangsu ustanowię moim trybutariuszem. Listę potencjalnych krajów, które możecie wypuścić, no możecie sobie podejrzeć w panelu dyplomatycznym. Witam nowych trybutariuszy. Na razie mogą nam dawać tylko i wyłącznie pieniądze, ewentualnie manpower, bo są bardzo mali, nie mają powyżej 32 punktów developmentu. Kiedyby mieli powyżej 32 punktów, mogliby nam przekazywać już właśnie Monarchy Points, no ale nie mają. I w sumie ciekaw jestem, ilu trybutariuszy uda mi się wypuścić z Japonii. Lecimy dalej z podbojami. Kolejne wojny z Japonią raczej już trudne nie były. Mogłem zajmować co chciałem, bo przeciwnik korzystał z mojej pułapki cały czas. Nastała również era reformacji, era, w której dużo splendoru to ja nie zdobędę. Ale jest spora szansa, że niedługo Ming nam się rozpadnie, więc tyle dobrego. Ci doradcy są tak tani na Korei, że ja się nawet nie zastanawiam, po prostu ich ulepszam do piątki od razu. 1/3 Japonii już pod naszym butem. Jaki czas znaczy, żeby wypuścić pierwszego trybutariusza w Japonii? Chyba lepszego nie ma miejsca na to. Z tego powodu, że wszędzie indziej... O dobra, to była lepsza prowincja. O nie. Ale nie dużo lepsza. Jest to już też dobry moment, żeby właśnie pozbyć się Regional Council i przejść na Representative of the Crown, co właśnie umożliwi zabieranie punktów naszym trybutariuszom. Co prawda to nie jest dużo, bo jeden rocznie, ale jeżeli będziemy mieli, nie wiem,
setkę trybutariuszy, 100 punktów rocznie, to już jest naprawdę bardzo ładna liczba i poza tym jeszcze możemy ją zwiększyć. Tak, chcę podbijać dalej. Największym minusem całej tej taktyki jest to, że co jakiś czas będę musiał ręcznie zmieniać we wszystkich moich prowincjach edykty z developmentu na manpowerowy albo na zdejmowanie tych edyktów, bo to jest mega, mega potrzebne, ale jest też mega upierdliwe. Dlaczego nie ma jednego guziczka, który to robi? Mink rozpoczyna proces robienia boom. O nie, Ashikaga jest bankrutem, szkoda. O, południe się wyzwoliło, jak miło. Szkoda, że nie mam casus belli. Ma ktoś wypowiedział posłuszeństwo Shogunatowi. W tym momencie biorę już sporo ziemi od Mingu i jako, że niedługo chyba wszystko się z niego powypuszcza, to przejmuję również mandat niebios. Niestety przez to pojawiła mi się nowa grupa społeczna Eunuchowie. I mam przez to problemy ze ziemią koroną, ale niedługo sobie z tym poradzimy. Bardzo nie lubię tej grupy. W zasadzie każdy przywilej dla tej grupy zwiększa nam po prostu korupcję. Ale w sumie to ja im nie muszę nic przyznawać. Staliśmy się cesarzem Chin i nawet rośnie nam poparcie. Głównie ze stabilności, troszeczkę z trybutariuszy, których za dużo na razie nie mam, ale będzie ich więcej. Teraz rozpoczął nam się disaster Imperium Chińskie tylko z imienia, ponieważ mam problem kulturowy. Na szczęście podbiliśmy wystarczającą ilość developmentu, żeby zmienić naszą główną kulturę na sino-koreańską. Dzięki czemu dołączyliśmy do kultur grup chińskich, przez co już nie mamy tego disastera. Sensowne, nie? Jako cesarz chiński mamy teraz możliwość podbijania wszystkich tych prowincji, korzystając z casus belli na zjednoczenie Chin. W zasadzie to jest mandat niebios, tylko bez zdobywania mandat niebios. Jako cesarz chiński dostaliśmy kolejną część do drzewka i tak, to jest dostępne dla wszystkich cesarzy Chin. Nawet jeżeli Polską stajecie się cesarzem Chin, ta część drzewka do was dojdzie. Rozpoczynam też proces harmonizacji religii Shinto i powiem wam szczerze, tutaj dostajemy też 10% Infantry Combat Ability. Jest naprawdę zagranie pod ideę jakościowe Koreą, jest bardzo mocne. Merytokracja nam rośnie powoli i akurat fajnie się nam to łączy z tym, że mamy bardzo tanich doradców, bo ona rośnie tym szybciej i mamy lepszych doradców. W zasadzie rozpocznę też już budowę naszych monumentów chińskich, teraz jak kiedy mamy już akceptowalną kulturę i każdy przynajmniej na pierwszy poziom, żeby miał. Zależy nam też na bardzo szybkim przeprowadzaniu kolejnych reform, które tutaj możemy, bo naprawdę niektóre z nich są mega potężne. Zwłaszcza jeżeli planujemy grać pod trybutariuszy. Mamy też dekrety chińskie, które również są bardzo, ale to bardzo potężne. Ja osobiście będę tu korzystał najczęściej właśnie z dekretu na zmniejszenie kosztów developmentu, korowania prowincji, czy też podnoszenia podatków, ale to raczej w poprzedniej erze powinienem robić. Więc będę raczej korzystał tylko z tego dekretu. Ej, ich jest dużo więcej niż jak pamiętałem. Dobra, przyrost mandatu zwiększony. Ja to muszę mieć. Upadek dynastii Mingu i ucieczka na Tajwan. Dawajcie mi ten mandat. O, na Tajwan już uciekli. Też miło z ich strony. Ucieczka na Tajwan nic im nie dała. I tak zdobyłem go. Co pozwoliło mi zakończyć dominację smoka. Tak, przy okazji dostałem mnóstwo roszczeń na całe terytorium Chin. Więc w sumie, jeżeli nie chcecie przejmować mandatu, też możecie pójść tą drogą. Pierwsze księstwo upadło, a w sumie to drugie. I wiecie, co jest najlepsze w podboju tych prowincji? Nie muszę ich korować, bo jako cesarz odzyskuję co moje. I kolejne księstwo znika. I pierwsza reforma, którą przeprowadzę, to Establish Lifan Yuan, bo to jeszcze zmniejsza nam koszty korowania, a to za chwilę nam się przyda w Japonii. I stało się coś dosłownie dziwnego. Daiwei właśnie mi rozpadło na dwie nacje. Podbijmy je. Nie, czy nie za szybko jednak przejąłem mandatu od Mingu. On jeszcze nie wybucha i w sumie już chyba nie wybuchnie. Ewentualnie będę potrzebował 2-3 wojen, żeby go podbić do końca. Jeżeli wasz nowo podbity trybutariusz nie będzie zbytnio lojalny, to pamiętajcie, że możecie wysłać mu podarunki. Nic to nas nie kosztuje, a będzie lojalny. Trzeba zacząć też już ustalać naszą ścieżkę podboju przez Filipiny. Tutaj aż do Brunei tymi wyspami można dojść i do Malaki. I tutaj wszędzie potworzyć kolejnych trybutariuszy. I tak samo tutaj w Indochinach będę zaraz podbijał to wszystko i wypuszczał kolejnych trybutariuszy. Z tego można mieć dziesiątki kolejnych trybutariuszy. No na ten moment mam ich 13, pechowo. W międzyczasie półwysyp koreański staje się coraz bardziej zielony. Shu powstało, super. Jeszcze nie chcę się powypuszczać. Nawet Ryuku będzie moim trybutariuszem. Jej, więcej krajów się wypuszcza, super. No, praktycznie połowa Japonii już podbita, a w międzyczasie Ming zaczął się już porządnie rozpadać, więc czas zająć się jego podbojem. Znaczy odbiciem tych terytoriów dla nas. Wreszcie poradzę sobie z eunuchami, przynajmniej rozpocznę ten proces. I teraz będziemy mogli założyć wielką Agencja Nadzoru Wielkiej Korei. Cemura to jest wysoce efektywną i wpływową gałęzią naszego rządu. Pod bezpośrednim zwierzchnictwem cesarza główną rolę jest rozszerzenie władzy i czujności cesarza na wszystkie gałęzie administracji. Sekretna policja.
I nie ukrywam, dostajemy szereg bonusów za powołanie tej rady. Dla mnie najbardziej istotna będzie chyba ta, jakby całą sprawę neokonfucjanizmu wciąż nie rozwiązałem. Przed ostatniej wojnie z Mingiem skupię się na zdobyciu całej już resztki północy oraz odcięciu Mingu tak od pozostałych krajów, żeby nikt go już nie atakował. W zasadzie mogę go podbić już. Ciekawe, Ming przestaje istnieć. Nadszedł teraz czas, żeby powypuszczać ostatecznie moich wasali, znaczy trybutariuszy. Udało mi się nawet ustanowić moim trybutariuszem Ming, który ponownie tutaj wypuściłem. I w zasadzie to tyle. Przeklikałem wszystkie państwa, mimo iż mam jeszcze parę takich, które w teorii mógłbym wypuścić, to nie wiem z której prowincji, bo zawsze to zwracam komuś innemu, kto już istnieje. W zasadzie teraz kolejnych trybutariuszy byśmy zdobywali na Filipinach, Brunei, Malace, kolejne w Indochinach, czy też bardzo dużo w Indiach. A każdy z nich będzie mi dawał punkty militarne, żeby rozwinąć moją Koreę. A jeżeli idzie o południe Korei, to już każda prowincja, każdy obszar ma tutaj przynajmniej 30 poziom developmentu. Tak, skupiam się na rozwoju tego, tak dla zabawy. Nie jest to optymalne. Ze wszystkimi bonusami, oprócz tych jeszcze z idei, które mógłbym zdobyć, mniej więcej nasze koszty developmentu wyglądają tak. Są bardzo niskie. Po prostu ilość tych bonusów, które jesteśmy w stanie zdobyć na Korei, mnie przerasta. Zresztą to jest tak tanie. Nad stolicą mógłbym jeszcze dewować, mimo że jest prawie 50 poziomu. I w sumie tak rozwinąłem mój kraj, że w tym momencie możemy reformować dalej naszą biurokrację. I w zależności na co się zdecydujemy, taki bonus dostajemy. I teraz wprowadzamy podwójny system handlowy, który osiągnęliśmy dzięki trybutariuszom i teraz każdy trybutariusz daje nam dodatkowy punkt. I po tym wszystkim mogę sobie przywrócić reformę, dając nam jeszcze jeden punkt z powrotem. Bo szczerze mówiąc, ta unuchowska reforma jest beznadziejna. Tylko muszę znowu im zmieniać, żeby mi dawali punkciki. I tak w grudniu mamy 218 tych punktów, 281. To nam daje około 4 do 5 punktów manny miesięcznie za darmo. I to tylko przy 24 trybutariuszach. A na YouTubie widziałem film, gdzie koleś miał ponad 100 tych trybutariuszy i to naprawdę robiło kosmiczne ilości manny, którą można było przeznaczyć na dewowanie Korei. I w zasadzie to jest teraz nieskończony bonus do Monarchy Points. A sama nasza Korea prezentuje się następująco. Ładnie, nie? A w tym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć to unikalne królestwo Sardynii Piedmont. Sabaudi, mniej popularnego, ale bardzo potężnego księstwa włoskiego. Sabaudia oraz Sardynia mają bardzo unikalne idee narodowe, a te pozwalają nam bardzo szybko obniżać zdobytą agresywną ekspansję, co powoduje, że jest to jeden z przyjemniejszych krajów do tworzenia Imperium Rzymskiego. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, bez Was nagrywanie odcinków z Grand Strategy byłoby praktycznie w Polsce niemożliwe. Dziękuję za Wasze wsparcie. Save z tej kampanii jak zwykle macie dostępne w pewnej zakładce na Discordzie w strefie dla wspierających.